Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj pokażę Wam, jak postawić Windowsa 11 na lapku lub też kompie z nieobsługiwanym procesorem, brakiem TPM-u 2.0, niewystarczającą ilością pamięci RAM oraz z brakiem środowiska Secure Boot, więc zapraszam! Okej, tata dał mi prośbę, żebym mógł ustawić na Surface 2 z czasu, kiedy byłem w chyba w szóstej klasie podstawówki dokładniej, tak? Windowsa 11, ponieważ mamy tutaj czwartą generację procesorów Intela, no i nie mamy tutaj TPM 2.0. To jest problem, że nie możemy sobie postawić tutaj 11. W teorii, ale w praktyce możemy. I zaraz wam pokażę, jak się do tego przygotować krok po kroczu. Po pierwsze, pobieramy sobie ze stronki asystent instalacji Windowsa 11, tak jak dziesiątki, czyli ten do tworzenia nośników. Tutaj robimy sobie nim nośnik, wysuwamy nasz gotowy nośnik z instalacją, wkładamy nasz nośnik do naszego, w tym wypadku Surface'a 2 Pro, tak, port USB jest niżej tutaj. Teraz musimy go przygotować, ustawienia nasze systemowe, następnie zakładka aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie zakładka odzyskiwanie. W 11 jest to troszeczkę inaczej poukładane. I mamy uruchomienie zaawansowane, uruchom ponownie teraz. I będziemy się teraz bawić do środowiska niebieskiego ekranu. Tutaj, chyba to miejsce już wszyscy moi widzowie bardzo dobrze znają. Tak naprawdę rozwiązań jest kilka, ja wam pokażę to tak naprawdę najłatwiejsze, a w sumie to zrobimy to bez opcji zaawansowanych. Chociaż nie, opcje zaawansowane będą nam potrzebne, ale w kolejnym etapie instalacji, więc teraz po prostu klikamy użyj urządzenia i USB device lub nazwa naszego pendrive'a, to nam dzisiaj będzie tylko i wyłącznie potrzebne. Dzisiaj wam pokazuję sposób najłatwiejszy, czyli po prostu z głównego menu jeszcze raz użyj urządzenia, USB device lub tam nazwa waszego pendrive'a, Kingston, Toshiba, cokolwiek. Lecz w tym wypadku, jak widzicie, nie pozwala nam na to za wszelką cenę, a więc musimy się posiłkować drugą opcją. Dobra, jeżeli nie daje rady zbootować z pendrive'a, musimy się posiłkować innymi opcjami, czyli w tym wypadku tak. Tak, wszystkie ustawienia znowu, możecie z centrum powiadomień, możecie też stąd, skiwanie, opcje uruchomienie zaawansowane, jeju. Jeszcze raz i jednak musimy się posiłkować w tym wypadku opcjami zaawansowanymi, nie ma tak łatwo. Czyli tak w skrócie jeszcze raz, rozwiąż problemy, opcje zaawansowane i wiecie jak to musimy robić? Z pierwsza poleceń wszyściutko, czyli klasycznie. Takiego konta jeszcze nie nagrywaliśmy. A teraz przyda nam się edytor rejestru, bo w nim będziemy tak naprawdę najwięcej zrobić. Już nie robimy tego na wirtualce, tylko robimy to naprawdę. No dobra, i teraz mocno się skupcie, bo w edytorze rejestru można narobić głupot, a potem mieć problemy, a więc teraz naprawdę mocno się skupcie na tym okienku. Jeżeli ktoś z was już tutaj był, to pewnie wiadomo, gdzie idziemy. Oczywiście HK Local Machine, teraz system, a następnie w jakim środowisku teraz się znajdujemy, albo będziemy znajdować? Środowisku setup, oczywiście. I właśnie tutaj się zatrzymujemy, to nas będzie najbardziej interesować i tutaj musimy stworzyć sobie nową wartość właśnie. Teraz robimy to właśnie w takim niezłym ominięciu, bo nie możemy się dostać do poziomu instalatora i właśnie z poziomu wiersza poleceń też dobierzemy się do instalatora swoją drogą, zaraz wam to pokażę, ale jak na razie robimy tak, klikamy sobie prawym klawiszem wolną przestrzeń, klikacie nowy, a następnie wybieramy wartość DWORD 32-bitowa, mimo tego, że mamy system 64-bitowy, nie sugerujcie się tym, bo to jest zupełnie inny system wartości, nie sugerujcie się systemem operacyjnym, musi być to wartość DWORD 32-bitowa, niezależnie od wszystkiego. Teraz zależnie od tego, co chcemy uzyskać, naszą nową wartość nazywamy następująco, a opcji mamy kilka. Pierwsze, co nas najbardziej będzie obchodzić, czyli klucz o nazwie bypass, po angielsku pominięcie. Następnie TPM. Dokładnie tak powinno to wyglądać. Pamiętajcie o kolejności wielkich i małych liter. Bypass, TPM, check. Klikamy Enter, klikamy na naszą wartość dwa razy myszką i zmieniamy wartość w systemie oczywiście 16-bitowym, nie 10-bitowym, z wartości 0 na wartość 1 i klikamy OK. Upewniamy się, czy nasza wartość się zachowała, jak widzimy jest wartość 1, klikamy OK, bypass, TPM, check.
Jeżeli chcecie jeszcze jakieś rzeczy pominąć, na przykład macie 2 GB RAM-u i nie pozwalają wam one na instalację, to jest tutaj kolejna opcja, mianowicie robimy wszystko to samo, tylko bypass TPM check zamiast tego lub drugi klucz, tworzymy o nazwie bypass RAM check, tak? Lub jeżeli nie mamy secure boota, mamy problem z secure bootem albo jest uszkodzony, no to bypass secure boot check. Napiszę wam to wszystko ładnie w opisie, żebym tutaj wam nie pokazywał. Ale w każdym razie tak wygląda ominięcie modułu bezpieczeństwa zintegrowanego z naszą płytą główną, z naszym systemem, który się nazywa TPM. Jest to taki mały moduł, w niektóre płyty główne Asusa można wpiąć go, kupić tam na Allegro, taki moduł TPM 2.0. A więc musimy stworzyć taki klucz bypass TPM check, widzieliście jak, z wartością 1 w nawiasie, ostatnia wartość. I teraz kochani tyle, pominęliśmy TPM 2.0, teraz możemy sobie przejść do setupa. A mianowicie, jak przejść do setupa? Poziomu wiersza polecam, wpisujemy D, dwukropek, ukośnik. Zobaczcie, francuska klawiatura. No serio, sami piszcie intuicyjnie na takim układzie klawiatury. Powodzenia wam życzę, naprawdę. I przypisujemy teraz do naszego wiersza polecenia naszą ścieżkę z instalatorem. Oczywiście, jeżeli nie jesteście pewni, możecie odpalić notatnik i się upewnić tak na sztywno. Jeżeli macie więcej jak 2 dyski, to klikacie sobie otwórz ten komputer i teraz macie tak naprawdę przejrzystość, który dysk jest jako oznaczony. I zamiast plików tekstowych wybieramy sobie oczywiście wszystkie pliki i szukamy naszego ESD USB. Jak widać jest oznaczony literą D i to jest właśnie oznaczenie naszego instalatora. I tu mamy coś takiego jak plik setup.exe. A więc naszą ścieżką jest D, to już ustaliliśmy. Następnie rozdzielamy slashem dwukropek ukośnik setup.exe i klikamy po prostu Enter. I w tym momencie powinien nam wystartować zaraz instalator z tego poziomu. Właśnie tak wystartował tutaj. I możemy w taki sposób przejść do instalacji Windowsa 11, niekoniecznie musząc bootować naszego pendrive'a. I klikamy dalej. Zainstaluj teraz. I w taki sposób obeszliśmy problem zbootowania naszego pendrive'a przez UEFI, w ogóle niechęć zbootowania naszego pendrive'a przez UEFI odczytaniem go. To już jest bardziej problem kompatybilności 11 z UEFI, tak myślę, ponieważ 10 bez problemu bootował. Dobra, klikamy oczywiście akceptuj postanowienia licencyjne, dalej. Tak, właśnie przeprowadzamy i w trybie UEFI, nawet trybie instalatora działa nam ekran dotykowy w Surface'ach. To jest spoko, że nie trzeba sterowników dodatkowych dla LCD, IPF i takich innych sterowników. I no, instalację Windowsa chyba już widzieliście nieraz. W moim wypadku co? Nie jest dacie nic potrzebne z danych na dysku, więc usuwamy wszystko, bo wszystkiego ma backupa, będzie się instalować na nowo, Office'a tylko mu postawię. I to się na tym moja rola skończy, bo to nie jest mój Surface, tylko taty służbowy. Chciał mieć tą 11, bo już na kompie postawiam i ładnie chodzi, to jest zachwycony, więc postawię mu też na tablecie, czemu nie? Dla urządzeń typu Surface Windows 11 jak najbardziej. Ale dla kompa to tutaj bym się zastanowił. Tworzymy sobie oczywiście partycję nowa, zmieniamy, taka ilość miejsca nam wystarczy. Jeżeli chcemy mieć dwie partycje, to dwie, ale to ma 128 giga, nie ma sensu dzielić go na dwie partycje, jedna. Stworzę sobie oczywiście partycję system i MSR, czyli ten nasz recovery, nasze niebieskie odzyskiwanie. I idziemy dalej. Przygotowywanie plików do instalacji, jak będzie 1%, to już będzie progres. Mamy pominięcie TPM-a, więc tak naprawdę nie powinno być żadnego problemu z instalacją, chociaż mamy tutaj czwartą generację procesora Intel, która jest niewspierana, nie ma TPM-u 2.0. Ale jak widzimy, kopiowanie plików już się rozpoczęło, widzimy się przy 98 lub 9%. A w międzyczasie, jak się instalujemy, zrobię taką jeszcze szybką reklamkę. Zapraszam was na nasz oficjalny serwerek Discordowy Techniczni. Powstały nowe kanały właśnie tutaj tematyczne, jakbyście chcieli, jak Linux, Android i tak dalej, dla takich podstawowych rzeczy, wymagania Windows, systemy i tak dalej, i tak dalej. Także jest ciekawie, jest co czytać, ale raczej nie liczcie na jakieś duże pingi po wchodzeniu na serwer, co najwyżej jeżeli mój film nowy wyjdzie. Jest to bardzo spokojny serwerek, nic się tutaj nie dzieje, żadna afery czy coś takiego, wszystko jest załatwiane na privie, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. W każdym razie serdecznie was zapraszam i w opisie filmu macie zaproszenie na serwerek. Dobra. Etap kończenia, zaraz będzie uruchamianie ponowne, dokładnie teraz, przyspieszymy to, z tego mam nadzieję, że sobie wyjdzie sam, tak wyszedł, nie trzeba mu pomagać, Surface. I mamy pierwszy rozruch w tym momencie.
też już słychać, że wentylatory w nim chodzą. Tak, Surface 2 Pro ma wentylację aktywną. I czuć, że jest bardzo ciepło. Tak, ma bardzo ciepło i wentylatory już chodzą w taki mniej więcej 50% mocy. Oho! To nie będzie wyglądać płynnie. Oho! Oho! Poszło. Polska? Tak. Jest! Mamy ekran konfiguracyjny. W taki sposób postawiliśmy 11 na Surface'ie. Jak to dalej będzie chodzić? Polski programisty, nie dodajemy drugiego układu, bo to jest bardzo upierdliwe, jeżeli na przykład gracie w coś i przykładowo używacie pewnego skrótu klawiszowego, no to wam się co chwilę język zmienia, więc jeżeli nie jeździcie, jeżeli macie polski układ klawiatury, to nie dodajcie tam drugiego. Pomiń w tym wypadku, co tam dalej, połącz się z Wi-Fi, oczywiście moją sieć widzi zarówno na piątce, jak i na czwórce, podłączymy się pod piątkę, lecę pod WPS-a, jeżeli instalator obsłuży i nasza karta sieciowa, karta jest Marvel AV Star, w ogóle nie wiem co to jest za producent kart sieciowych, ale podobno w 2013 roku było to high-endowe, no i WPS-a chyba nie mamy. Więc wprowadzamy klucz WPA ręcznie i się połączyliśmy. Dalej. Sprawdzanie dostępności aktualizacji. Ciekawi mnie bardzo sprawa, jak będzie ze sterownikami. Głośniki High Definition Audio Device. Porównajmy sobie. Teraz, kochani, sobie porównajmy. Brzmi na pewno przyjemniej. To trzeba przyznać. Kolejny rozruch po restarcie, chyba nawet pierwszy. Pierwszy rozruch po konfiguracji już takiej początkowej. Czyli dodawanie konta użytkownika i nazwy komputera. Oczywiście Surface 2 Pro go nazwiemy, bo jakby inaczej. Oczywiście jakbyśmy chcieli dotykowo wprowadzać, mamy do dyspozycji klawiaturę ekranową. To jest troszeczkę malutka. Dalej. Kolejny etap. Czekaj. Więc czekamy. I znów czekaj. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Sam jestem ciekaw, jak ta 11 będzie chodzić na tej czwartej generacji. Przecież ten sprzęt z 13 roku. Wiecie, co było w 13 roku? No, wychodziły wersje beta 10. A to już takie te preview to w 14. Do użytku osobistego. A co było jeszcze w 13 roku? Kończyłem 6 klasę podstawówki. Tak, jeszcze to było gimnazjum, inne czasy. Teraz macie znowu te 8 klas, tak jak kiedyś. Tak jak kiedyś moja mama jeszcze chodziła tym systemem. No, ale ja się załapałem jeszcze na gimnazjum i szczerze mówiąc żałuję. Ale dobra. Teraz, kochani, zobaczymy efekty naszej pracy. Jesteśmy dzień po i zobaczymy, jak nasz tabek się uruchamia. A więc klikamy włącznik i od zobaczenia loga Surface zaczynamy liczyć sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 sekund na sprzęcie z 2013 roku? Czy wy to widzicie? I to nie jest, kochani, tak, że ja hejtuję albo nie lubię Windowsa 11. Sądzę po prostu, że ten system wymaga jeszcze troszeczkę dopracowania, żeby był dostosowany w pełni do komputerów typu stacjonarne, do takiego użytkowania na właśnie urządzeniach typu Surface, tak jak mówiłem, do dotyku jak najbardziej, bo jest jeszcze ta integracja z niektórymi aplikacjami z Androida, coś świetnego, ale do wersji stacjonarnej jeszcze potrzeba temu troszeczkę dopracowania. To jest moja opinia, a tak sprawdzimy sobie przykładowo, jak szybko YouTube załaduje się. Spójrzcie tylko na to, kochani. Lapex 2013 roku, odpaliłem mu test 4K Ultra HD, póki co jesteśmy na rozdzielczości Full HD. Ale ten ekran wciąż daje radę, mimo tego, że to jest zwykły IPS. Jesteśmy w 60 FPS-ach przy 1080 przy Full HD. Teraz na 2K, uwaga, jak sobie poradzi. Przy 2K może mieć problem, bo to jest piąta generacja, a raczej czwarta, wybaczcie. Piątą to ja miałem u mnie w Lenovo. Patrzcie, w 2K daje radę sobie bez problemu, rany. Czy wy to widzicie? W 2K renderuje obraz bez problemu na Full HD, przez co jakość nawet może się wydać w teorii jak na ironię troszeczkę lepsza. Ale czy wy to widzicie? Wow! No dobra, chociaż czasami takie widać, że ścinki malutkie tutaj gdzieniegdzie płynności się pojawiają, ale naprawdę nie jest źle, no to teraz 4K. Bo kartę Wi-Fi to ma dość powolną, ale...
No, to było do przewidzenia, tylko teraz pytanie, czy się nie wyrenderował, czy nie daje rady buforować obrazu. Nie daje rady buforować, bo jak widzimy tutaj obszar renderowania jest troszeczkę zapełniony, więc już sobie pobrał trochę tej zawartości w 4K. Dobra, no i już sobie odpalił chłodzenie, ale to jest normalne, Najważniejsze, że na 2K daje sobie na spokojnie radę przy 4K. No wiadomo, że poklatkowo, bo to jest czwarta generacja Intela, tutaj niczego się nie spodziewajmy, tak? Nie ma żadnego dedyka, jest tylko Intel HD Graphics Family, to nie jakieś 4000, no dobra, tak wydajnościowo porównywalne do Intel HD Graphics 4000. W każdym razie sami widzicie, jak to działa i naprawdę, jakby ten system jeszcze trochę dopracować i kilka rzeczy z dziesiątki dołożyć, to by było świetne, ja mógłbym na to przejść tak już na co nie, a tak to jeszcze jestem na 10, jak widzicie u mnie na Lenovo, no póki co. Bo jednak produktywność jest troszeczkę większa na 10 póki co i ta intuicja. Ale sami widzicie, że to daje radę, no może nie wymagajmy od sprzętu z 2013 roku, czyli kiedy ja chodziłem do 6 klasy podstawówki, żeby obsłużył filmy w 4K, tak? 2K tutaj na spokojnie sobie poradzi. Zresztą już słychać, że wentylacja, chłodzenie aktywne się odpaliło, już pasywne nie wystarczy do tego. Ale na 2K na spokojnie daje radę. Sprzęt z 2013 roku, jeszcze raz to powtarzam. Radzi sobie na spokojnie, renderowanie w 2K, bez problemu. Czasami się takie drobne ścinki pojawiają, ale to normalne. To jest czwarta generacja Intela, to jest 2012-13 rok. Sądzę, że ta 11 bardzo odświeżyła, można tak powiedzieć, tego tak naprawdę Surface'a 2 Pro i dało mu takie, można powiedzieć, prawie że nowe życie, bo tamta dziesiątka, na której on stał, też dobrze chodziła, tylko już była troszeczkę zawalona, a tutaj póki co jest mało programów, jest w miarę czyściutko. Hotlocka miałem tacie skonfigurować, ale potem się tym zajmę. Dobra. No, i tak podsumowując, w taki sposób właśnie bez wspierania TPM postawiliśmy tak naprawdę działającą 11 na Surface 2 Pro z 2013 roku na czwartej generacji Intela, która jest niewspierana. Ale 4 GB RAM mamy, 128 GB SSD mamy, więc na spokojnie, Secure Boota też mamy, więc nie trzeba było tego omijać, tylko włączyliśmy pominięcie TPM w edytorze rejestru na czas instalatora, dla środowiska instalatora tylko i wyłącznie, no i postawiliśmy i chodzi to całkiem płynnie, muszę wam powiedzieć. I akurat audio tutaj jest dość ponadczasowe, powiem wam. Jakość tych głośników jak na tableta jest naprawdę świetna, mimo tego, że to jest sprzęcik z 13 roku, a trochę już latek minęło. Dobra kochani, to ode mnie na tyle. Trzymajcie się, życzę wam miłego rozpoczęcia roku szkolnego, bo kończę to nagrywać 31. Wrzucę to pewnie jakoś tak w piątek, także w piąteczek możecie się spodziewać, że wejdzie nowy odcineczek, a teraz się biorę do edycji. Trzymajcie się, cześć!